Damian Turboczyński, przed chwilą zanotowałeś pierwszy nokaut na gali w Bydgoszczy, pokonałeś Sażałę w trzeciej rundzie. Jakie odczucia po walce? No super, super. Cieszę się bardzo, że znokautowałem. Udało się. W trzeciej rundzie właśnie czekałem na to, bo pierwsza, druga trochę podpalony, tak na dziko poszedłem. A w trzeciej rundzie wyczekałem, trafiłem i dokończyłem. No, trzeba przyznać, że w ringu było momentami trochę nerwowo, dużo chaosu w twoim boksie. W trzeciej rundzie, tak jak mówisz, zacząłeś więcej myśleć, zacząłeś go ustawiać. Powiedz, co zmieniłeś i co słyszałeś przede wszystkim w narożniku? No w narożniku, no to żeby trzymać tą gardę i uważać na jego prawą rękę, tak? Prawy prosty i po prostu go skontrować. Ominąć prawą rękę i skontrować lewym sierpem. Była taka akcja, że on cię trafił tym długim prawym. Przez moment na widowni, wiesz, było takie wielkie U. Zastanawialiśmy się, czy jesteś zamroczony, zraniony. Odczułeś ten cios? To nie było tyle co cios, bo akurat w tym momencie, jak on zadawał ten cios, to ja robiłem balans i to bardziej mnie pchnął niż uderzył po prostu. I ciosu jako taką nie poczułem, żeby tam jakoś mnie zachwiało. A ze swojego występu jesteś zadowolony? Jestem zadowolony, ale zawsze może być lepiej. No zawsze może być lepiej, trzeba więcej trenować i po prostu więcej, że opanować te zdenerwowanie, tą dzikość taką początkową i potem po prostu no trafić, tak? Trafiać, a nie pruć powietrze ciosami. Przed walką z Zimnochem ważyłeś 95 kilo, tylko teraz o 10 więcej. Powiedz, lepiej się czujesz w tej wadze? Zdecydowanie lepiej, tam zbijałem, byłem na diecie, tam były różne takie, żeby tą szybkość zrobić, coś, ale generalnie zawsze ważyłem więcej niż stówkę, no i w tej wadze czuję się lepiej, tak? Bo 95 to było naprawdę na diecie, że to takie tutaj wydzielone posiłki, a teraz normalne jedzenie, 3 miesiące i 10 kilo przytyłem, to naturalnie poszło. Ostatnie pytanie do ciebie, zanim przeniesiemy się do Artura Krakowiaka. Powiedz, Damian, kiedy cię zobaczymy w ringu, bo do tej pory występujesz tylko na galach Polsatu zawodowo. Być może dostaniesz jeszcze jakąś propozycję, a może powiedz inaczej, czy to będzie kolejna gala za rok w Bydgoszczy, czy zdążysz wcześniej wyjść między liny? Zdążę wcześniej wyjść między liny, tylko jeszcze nie będę mówił, co tam jest, ale jakieś już propozycje są. I no, mam nadzieję, że za kilka miesięcy zobaczycie mnie ponownie. Artur, bardzo nerwowo było w tym narożniku momentami. Widziałem, jak uwolniłeś emocje, kiedy było już po wszystkim. Powiedz mi, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Wyglądało tak, że Damian wygrał w trzeciej rundzie przez knockout. Pokazał się tu w Bydgoszczy. Chcieliśmy wygrać przed czasem. No i pokazać się z jak najlepszej strony. No. Odbudować to, co stało się ostatnio w walce z Zimnochem. Tak. Ten taki wypadek przy pracy, że tak to nazwę. Bo tam był wypadek przy pracy, no szanujemy tam Krzysztofa Zimnocha, no wiemy, że ma potencjał, był przygotowany do tej walki, no, ale pojechaliśmy 10 dni przed walką, zgodziliśmy się to na tę walkę, no to ja i tak uważam, że wykazaliśmy się odwagą, a po prostu, no, że nie wyszło nam, bo każdy widział to, jak to było, to chcieliśmy teraz się pokazać i chcieliśmy, żeby Damian kogoś znokautował, no. Nie udało się. No. Tak, to się udało. Był efektowny knockout, zakończenie w trzeciej rundzie, ale wkradły się też na pewno błędy. Co widzieliście na gorąco? Co trzeba jeszcze poprawić? To jest pytanie do was oby. Znaczy, poprawiać to można wiele rzeczy i można mówić o tym do rana. No, ja tam jestem zdania, że trzeba cieszyć się sukcesem i zwycięstwo się nie ocenia. No, będziemy dalej pracować, doskonalić się, no i na pewno następne walce będzie lepiej niż teraz. Tego życzę Damianowi, no bo jestem sercem z nim, podobnie tutaj koledzy nasi FCK, co pomagali w przygotowaniach przy Damianie Trzcińskim, lekarz klubowy Bogdan, Przemek, Artur, no i moja skromna osoba. No chcieliśmy, żeby po prostu Damian walkę wygrał, żeby po prostu był zadowolony z siebie, no. I myślę, że ma dzisiaj prawo być to zadowolony z siebie, bo walkę wygrał przed czasem i każdy wiedział to, jak było, no bo w tej walce zdecydowanie lepszy. Gratulacje dla ciebie, Damian, gratulacje dla całego FCK. Czekamy na powrót czy wasze kolejne walki. Okay, dziękuję. Pozdrawiamy Dr. Ork.